Na filmie widać wyraźnie, jak z busa przesyłki są przeładowywane do samochodu osobowego. Choć przeładowywane to chyba nieodpowiednie słowo. Panowie, którzy wykonują tę pracę, dobrze się bawią, paczkami rzucają, najprawdopodobniej nie widząc w tym nic złego. W oświadczeniu nadesłanym do naszej redakcji przedstawiciel poczty polskiej zapewnił. Jest to niedopuszczalna sytuacja, wyciągniemy surowe konsekwencje również finansowe wobec podwykonawcy poczty polskiej, którego pracownicy dopuścili się tego nieakceptowalnego incydentu. Podwykonawca rozwiązał już umowę o pracy z tymi osobami w trybie natychmiastowym.